Witam Państwa na kolejnym z cyklu spotkań poświęconych funduszom europejskim. Dziś moim Państwa gościem jest Pani Maja Remizowicz z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dzień dobry Pani. Witam. Nasz ekspert przybliży nam zrealizowane w ramach RPO projekty z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Zapraszamy do korzystania z czatu i prosimy o nadsyłanie pytań. Na wybrane nasz gość odpowie podczas programu, a pozostałe znajdą odpowiedź na naszej stronie internetowej www.dotacje.naszemiasto.pl. Jeżeli Polska Presse, wita Państwa Paweł Kaliński, serwis polskatimes.pl. I oddaję głos naszemu ekspertowi. Witam Państwa. Opowiem Państwu dzisiaj o projektach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Na początku opowiem o takich ogólnych informacjach dotyczących samego Regionalnego Programu Operacyjnego, tego jakie trzeba spełnić warunki, by móc się ubiegać o dofinansowanie dla projektów z branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Następnie opowiemy sobie o pełnym procesie inwestycyjnym od samego punktu, jak tworzy się pomysł na realizację jakiegoś zadania, o samorealizację i na koniec powiemy, na czym polega zakończenie projektu, co w ogóle przyjmujemy za datę zakończenia projektu, za sam fakt, że projekt jest zakończony. I na koniec opowiem Państwu o kilku wybranych projektach już zrealizowanych bądź będących w trakcie realizacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jeżeli mówimy o projektach, bardzo ważne jest, by potrafić zdefiniować cel ogólny i cel szczegółowy dla naszego przedsięwzięcia. Tak samo jak wszystkie projekty, które realizujemy, muszą mieć te cele zdefiniowane, tak samo Regionalny Program Operacyjny ma zdefiniowany swój cel ogólny, czyli cel strategiczny oraz cele szczegółowe. Bardzo istotne jest, aby znać cele ze względu na to, że wszystkie projekty, które realizujemy w ramach tego programu muszą w te cele się wpisywać, czyli poniekąd dążyć do zrealizowania tych celów. I dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego takim celem strategicznym jest wzrost konkurencyjności gospodarczej w województwie, poprawa spójności społecznej w województwie i poprawa dostępności społecznej w województwie. Przy pełnym poszanowaniu zasobów przyrodniczych w województwie i przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska w Polsce. Generalnie chodzi o to, że Regionalny Program Operacyjny jest podzielony na działania i poddziałania, które mają pomóc zrealizowanie tych głównych mierzeń. I jeżeli mówimy o projektach kanalizacyjnych, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na działanie 8.2, lokalna infrastruktura ochrony środowiska, gdzie w działaniu tym są przedstawione wszystkie aspekty dotyczące projektów kanalizacyjnych, czyli zasady przyznawania środków dla tego rodzaju projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I chcąc ubiegać się o dofinansowanie na projekty wodno-kanalizacyjne, trzeba głównie kierować się tym, aby nasze projekty dążyły do zmniejszenia dysproporcji regionalnych w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gościkową. Czyli żeby w każdym regionie dysproporcja między stopniem skanalizowania a stopniem zwodociągowania była jak najmniejsza. Ponieważ chętnych do dofinansowania jest dużo, dlatego też istotne jest, aby znać preferencje, czyli dodatkowe, nie, sam się slajd przeskoczył, to przepraszam, żeby znać dodatkowe atuty, dzięki którym, jeżeli spełniamy, to może nasz projekt ma szansę na otrzymanie dofinansowania. I tutaj Zarząd Województwa określił, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
mogą być realizowane, czy preferowana jest realizacja projektów na obszarach słabych strukturalnie i obszarach cennych przyrodniczo. Na slajdzie widzimy obszary na fioletowo oznaczone jako obszary słabe strukturalnie. Są obszary, gdzie stopień bezrobocia jest największy w całym województwie i te regiony, które tutaj widzimy namaczone na kolor fioletowy, mają znacznie większe szanse na uzyskanie dofinansowania od pozostałych regionów. Tak samo mamy... Przepraszam, pytanie od pana Tomka. W jaki sposób wskazywano obszary słabe strukturalnie? Jakie było kryterium? Aby było to kryterium bezrobocia? Tak, stopień bezrobocia głównie. Czynniki społeczne. Czynniki społeczne też, ale przede wszystkim stopień bezrobocia. Natomiast jeżeli chodzi o obszary cenne przyrodniczo, to brano pod uwagę ilość parków krajobrazowych na danym obszarze, występowanie natury 2000, znaczy występowanie obszarów natury 2000, czyli obszarów przyrodniczo w rozumieniu rozporządzenia o naturze 2000. I też są to obszary, na których projekty z tej branży wodno-kanalizacyjnej są preferowane, chociażby z tego względu, że budowa kanalizacji sanitarnej przyczynia się do poprawy ochrony środowiska. Każde działanie w regionalnym programie operacyjnym ma zdefiniować się o dofinansowanie. W poprzednich konkursach, prócz projektów kanalizacyjnych, czyli prócz budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci kanalizacji zbiorczej czy też oczyszczalni ścieków, było można realizować projekty związane z gospodarką odpadami. Ze względu na to, że mamy zobowiązania akcesyjne i regionalny program operacyjny dąży do realizacji tzw. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, dlatego też obecnie konkursy ogłoszone w ramach działania 8.2 dotyczą tylko i wyłącznie kanalizacji. Jak już tutaj mówimy o Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to warto pamiętać o tym, że program ten opisuje, iż Polska do 2015 roku musi osiągnąć stopień skanalizowania w wysokości 90%. Czyli teoretycznie w każdym regionie wszystkie zbiorniki bezodpływowe, do których, szczególnie na wsiach, do których są odprowadzane ścieki, powinny być zlikwidowane i przynajmniej w 90% dane regiony powinny być wyposażone w kanalizację, w sieć kanalizacyjną. Program też, oprócz tego, że określa typy projektów, określa katalog beneficjentów. Tutaj na mapie oznaczono czerwonymi kropkami beneficjentów preferowanych, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie. To są jednostki samorządowe, które chcą realizować projekty na obszarach należących do aglomeracji od 2 do 15 tysięcy RLM-ów. O co tu chodzi? Generalnie Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa obszary w zależności od ilości osób docelowo podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Czyli dane regiony, najczęściej gminy, w 2006 roku musiały mniej więcej oszacować, ile osób z danego regionu są w stanie podłączyć do sieci kanalizacyjnej, no i tym samym do oczyszczalni ścieków. W ten sposób, w zależności od ilości tych osób, tak zwanych RLM-ów, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków podzielił kraj na... Mamy aglomerację od 0 do 2000 RLM-ów, od 2 do 15 tysięcy RLM-ów i od 15 wzwyż. I Regionalny Program Operacyjny dotyczy tej środkowej części, czyli regionów, które należą do aglomeracji od 2 do 15 tysięcy RLM-ów. I stąd też ten katalog beneficjentów w województwie pomorskim tak wygląda. Poznaliśmy ogólne zasady
możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu w regionalnym programie operacyjnym, czyli już wiemy, jaki cel musimy osiągnąć, czyli zmniejszyć dysproporcje między wodociągowaniem a skanalizowaniem w naszym regionie. Wiemy, kim mamy być, czyli jakim przedstawicielem, znaczy jako inwestor, że z jakich regionów musimy pochodzić i jakich regionów nasze projekty mogą dostać dofinansowanie. Pytanie, jak wygląda cały proces inwestycyjny? I generalnie proces inwestycyjny można podzielić na takie cztery etapy. Na pomysł, czyli rozpoznanie, przygotowanie, które opiera się na fazie przedprojektowej, czyli zbieraniu różnych informacji, później na fazie projektowej, czyli ostatecznym zaprojektowaniu naszego przedsięwzięcia. Następnie mamy realizację, która dotyczy samej budowy. No i zakończenie, eksploatację, czyli użytkowanie tego, co wybudowaliśmy. I realizując inwestycje finansowane z budżetów własnych, praktycznie wystarczy znać prawo krajowe, no i oczywiście prawo unijne z racji tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy dofinansować naszą inwestycję z funduszy unijnych, czy też z regionalnego programu operacyjnego, oprócz prawa krajowego z naciskiem na prawo unijne, musimy biegle poruszać się w zapisach programów operacyjnych. Czyli musimy bardzo dobrze znać zasady przyznawania środków unijnych. Jak popatrzymy na doświadczenia realizacji projektów z regionalnego programu operacyjnego w województwie pomorskim, widać, że ta pierwsza faza samego pomysłu i przygotowania jest powiększona jeszcze o wszystkie aspekty związane z weryfikacją, z uznawaniem środków unijnych. I tutaj jakby każdy ten element jest wydłużony o aspekty związane ściśle z zasadami operacyjnych. I teraz po kolei przejdziemy sobie przez wszystkie fazy, żeby pokazać, czym różnią się one od takiego procesu inwestycyjnego, w którym nie korzystamy ze środków unijnych. Czyli mówiąc o kanalizacji, mamy ten pomysł, chcemy zbudować sieć wodową i kanalizacyjną. Mamy oszacowany jakiś zakres prac, wiemy w jakim czasie, jaki czas chcemy mniej więcej przeznaczyć na budowę naszej inwestycji. Wiemy, że nasz budżet nie jest wystarczający na pokrycie kosztów związanych z budową sieci kanalizacyjnej czy tam wodociągowej, więc chcemy skorzystać z funduszy unijnych. I tutaj musimy kierować się tym, że przede wszystkim musimy poznać zasady przyznawania środków unijnych. Co to znaczy? To znaczy to, co już sobie wcześniej mówiliśmy. Przede wszystkim jako inwestor musimy zobaczyć, czy wpisujemy się w katalog beneficjentów określonych przez program. I tutaj w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego to zaglądamy sobie do mapy, patrzymy, czy należymy do tych regionów, które program definiuje i patrzymy, czy jesteśmy jednostką samorządową, bądź czy wykonujemy zadania jednostki samorządowej, czyli gminy. Następnie patrzymy, czy nasz projekt realizuje pośrednio cel główny programu. Czyli znamy cel główny programu, musimy zobaczyć, czy w jakikolwiek sposób do tego, aby ten cel główny programu był zrealizowany. Następnie patrzymy, czy nasz projekt realizuje bezpośrednio cel szczegółowy programu. Znaczy, czy w wyniku naszej inwestycji zmniejszy się dysproporcja między skanalizowaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Mówiąc już tutaj o celach, musimy w ogóle się zastanowić, czy potrafimy określić cel dla naszej inwestycji.
bo do tej pory przy inwestycjach wystarczyło określić cel, chcę wbudować sieć kanalizacyjną. Ale specjalnie nigdy się nie zastanawia, dla kogo ta sieć kanalizacyjna ma być przeznaczona, jaki ona przyniesie rezultat, ile osób zostanie podłączonych, jaki z tego, co więcej dana inwestycja nam przyniesie, oprócz tego, że prosto mówiąc, te rury zostaną ułożone w ziemi. Następnie, jak już mamy zdefiniowany cel, musimy zobaczyć, czy czas, który przeznaczyliśmy dla naszej inwestycji, mieści się w ramach czasowych określonych przez program. Tutaj mówimy o programie operacyjnym na lata 2007-2013, ale czas samej realizacji został wydłużony do roku 2015, czyli do 2015 roku, do czerwca. Jeżeli jesteśmy w stanie zakończyć naszą inwestycję, wtedy możemy się ubiegać o środki w ramach tego programu. Następnie, czy nasz pomysł na naszą inwestycję jest zlokalizowany na tych obszarach, które definiuje program. Czyli czy należymy do aglomeracji od 2 do 15 tysięcy RLM-ów. Poza tym program, prócz lokalizacji i czasu, narzuca pewne ramy finansowe. I tutaj też musimy sprawdzić, czy budżet, czy koszt, całkowity koszt inwestycji mieści się w tych ramach, które określa program. Gdzie dla regionalnego programu operacyjnego, dla projektów kanalizacyjnych jest takie zalecenie, aby projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach tego programu były nie tańsze niż 2 miliony złotych. Czyli minimalny koszt inwestycji musi wynosić 2 miliony złotych. I chyba najważniejsze dwa ostatnie pytania, jakie należy sobie zadać przed podjęciem ostatecznej decyzji, czy chcemy korzystać z zasad przyznawania środków unijnych, to, czy dysponujemy odpowiednim zasobem ludzkim, który jest w stanie przygotować wniosek aplikacyjny wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, które dotyczą różnych dokumentów związanych z inwestycją, czyli pozwolenia, opinie, projekty. Przede wszystkim jesteśmy w stanie te wszystkie dokumenty przygotować na czas, czyli w momencie, gdy jest ogłoszony nabór na projekty kanalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. I w momencie, kiedy ten nabór ostatecznie się kończy. I na koniec, czy jesteśmy świadomi ryzyka, jakie wiąże się z realizacją projektów? Bo chcąc korzystać z funduszy unijnych, wiemy, że to nie jest tak, że wybuduje się inwestycje, dostanie się na to jakieś pieniądze i problem jest rozwiązany. Trzeba spełnić wiele kryteriów, aby te pieniądze na każdym etapie procesu inwestycyjnego nie zostały nam odebrane, bądź co więcej, żebyśmy nie musieli płacić odsetek z tytułu tego, że nie prawnie wzięliśmy więcej niż powinno być nam przyznane. Jeżeli na wszystkie pytania jesteśmy w stanie odpowiedzieć sobie twierdząco, wtedy możemy przystąpić do składania wniosku aplikacyjnego. Czyli dowiadujemy się, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ogłoszony jest konkurs, nabór na projekty kanalizacyjne i jak wygląda wniosek aplikacyjny. Najczęściej jest to formularz wniosku wypełniony w specjalnym generatorze prawnym naszej spółki. Oprócz tego musimy pokazać dokument, który czuję, że jesteśmy w stanie udźwignąć finansowo daną inwestycję. Bo należy pamiętać, że projekty realizowane w ramach funduszy unijnych działają na zasadzie refundacji, czyli najpierw beneficjent musi wyłożyć pewne środki, a dopiero później te środki są mu refundowane.
Tutaj widzę, jakieś pytanie się pojawiło. Kto był wnioskodawcą projektów? Rozumiem, że projektów generalnie realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego, czyli no, głównie gminy. Z tego tytułu, że projekty finansowane w ramach tego programu dotyczą regionów od 2 do 15 tysięcy RLM-ów, czyli są to regiony mniejsze i dotyczą gmin, obszarów gmin. Następnie to skończyliśmy na poświadczeniu, że my jako gmina, czy tam jako spółka, która wykonuje zadania gminy, ale najczęściej właśnie jako gmina, posiadamy odpowiednie środki finansowe. I tutaj musimy przedstawić albo bilans rachunków i strat zeszłego roku, albo poświadczenie RIO, to jest z Izby Rozrachunkowej. I mamy, powiedzmy, z formalną częścią inwestycji, musimy przedstawić albo wyciąg z dokumentacji technicznej, jeżeli chcemy realizować naszą inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę, albo musimy przedstawić tak zwany program funkcjonalno-użytkowy, czyli dokument, z którego korzystamy w momencie, kiedy chcemy realizować naszą inwestycję na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Czyli korzystamy z jednego wykonawcy, który zarówno wykona nam projekt, jak i wykona nam realizację. Tutaj padło pytanie, że o jakich partnerach mowa, to już wcześniej mówiliśmy. Najczęściej partnerami dla projektów kanalizacyjnych są inne gminy. Czyli często jest tak, że jest jedna gmina będąca partnerem wiodącym, która umawia się z gminami sąsiednimi i wspólnie realizują jeden projekt kanalizacyjny. Co ma dobre zastosowanie, bo są to najczęściej projekty kompleksowe, które jakby za jedną inwestycją realizują problem gospodarki ściekowej na większym obszarze. No i teraz, tak jak wracając do wniosku aplikacyjnego i dokumentów, czyli albo decydujemy się na tryb zaprojektuj i wybuduj i wtedy musimy przedstawić program funkcjonalno-użytkowy, albo decydujemy się na bardziej tradycyjny model inwestycji, czyli budowanie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę, no i wtedy musimy przedstawić pozwolenie na budowę. Jak widać, ilość dokumentów jest bardzo duża, dlatego tak ważne jest, jak wcześniej powiedziałam, żeby zastanowić się, czy w ogóle dysponujemy odpowiednim zasobem ludzkim, który w miarę krótkim czasie jest w stanie te wszystkie dokumenty uzyskać. Ponieważ my jako instytucja zarządzająca już mamy pewne doświadczenia w realizacji projektów kanalizacyjnych, które są projektami liniowymi, które wymagają dużo czasu na uzyskanie tych wszystkich dokumentów, szczególnie pozwolenia na budowę i dokumentu dotyczącego decyzji środowiskowych. Dlatego też u nas ogłoszenie konkursów, jakby pierwsza informacja o naborze projektów kanalizacyjnych najczęściej pada mniej więcej pół roku przed ostatecznym terminem składania wniosków. Tak, żeby beneficjenci mieli dużo czasu na przygotowanie wszystkich wymaganych dokumentów. Wszystkie te dokumenty powinny być złożone w dwóch egzemplarzach na papierze oraz na płycie CD, żeby była elektroniczna i to wszystko się składa na wniosek aplikacyjny. Jeszcze a propos konkursów, jeśli mogę Panią się tutaj przerwać. Chciałem zapytać, tak? Czy konkursy wciąż trwają, czy też konkursy będą ogłaszane, czy też jest Na dzień dzisiejszy trwa etap sceny formalnej, o której zaraz opowiemy, ostatniego konkursu i prawdopodobnie do końca okresu programowania w ramach tego programu żadne konkursy nie zostaną ogłoszone. To z tego tytułu, że praktycznie wyczerpaliśmy już całą alokację przeznaczoną dla tego działania. I tutaj mamy odpowiedź na pytanie Pani Zuzy.
już właściwie sprawę, że tak powiem, zamkniętą. Tak, natomiast tutaj jest też pytanie, gdzie znajdą się harmonogramy konkursu. To generalnie, jeżeli chodzi o konkursy z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej, to już raczej nie ma czego się spodziewać w ramach tego programu. Ewentualnie jeszcze jest tak zwany program PROW, to jest program rozwoju obszarów wiejskich. Jeszcze jest nadzieja, że może coś tam uda się, jakieś tam konkursy uda się ogłosić. Natomiast jeżeli chodzi o harmonogramy i o informacje wszystkich planów na najbliższe lata, to na bieżąco informacje te ukazują się na stronach związanych z poszczególnymi programami. Czyli jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny, to na stronie Departamentu Programów Regionalnych. Na końcu prezentacji tą stronę podamy. Natomiast jeżeli chodzi o program rozwoju obszarów wiejskich, to również można na ich stronie szukać informacji, bądź bezpośrednio na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Więc wracając do oceny formalnej, złożyliśmy nasz wniosek aplikacyjny, czyli wykonalności, formularz wniosku, wszystkie wymagane dokumenty. I nasz wniosek zostaje poddany czterostopniowej weryfikacji. Jest weryfikacja sumy kontrolnej. Jest to taki parametr, który określa jakby zawartość naszego formularza wniosku. Następnie ocena dopuszczalności. Tutaj sprawdzane jest, czy nasza inwestycja realizuje te wszystkie kryteria, które narzuca Regionalny Program Operacyjny, czyli czy nasz projekt jest zgodny z lokalizacją, czy mieści się w odpowiednim czasie, czy dotyczy odpowiedniego zakresu finansowego. I ocena administracyjna to, czy zostały dostarczone wszystkie dokumenty wymagane jako załączniki do wniosku, no i czy te dokumenty są prawidłowe. Jeżeli pozytywnie przejdziemy ocenę formalną, przechodzimy do oceny wykonalności. Ocena wykonalności jest dokonywana przez ekspertów zewnętrznych w trzech strefach. W strefie techniczno-technologicznej, czyli czy nasz projekt w ogóle jest techniczno-technologicznie wykonywalny. Następnie przeprowadzona jest ocena finansowo-ekonomiczna. Ocena ta jest na tyle istotna, że nie jest tutaj badana rentowność naszego projektu, bo łatwo sobie wyobrazić, że sieć kanalizacyjna jest mało dochodową inwestycją. Natomiast tutaj największy nacisk nakładany jest na określenie poziomu dofinansowania dla projektu, gdyż każdy maksymalny poziom dofinansowania dla projektów kanalizacyjnych wynosi 70%. Tak, jeżeli dany projekt jakikolwiek dochód przynosi, chociażby z tytułu tego, że my jako mieszkańcy płacimy za odprowadzanie ścieków, wtedy ten maksymalny procent finansowania musi być pomniejszony o ten dochód, który nasza inwestycja może generować. I robi się tutaj pewne analizy finansowe, wyznacza się tak zwaną lukę finansową, czyli właśnie tą wielkość, która wyznacza nam poziom dofinansowania. I na tej podstawie określamy nasz poziom dofinansowania, jaki możemy uzyskać z projektów unijnych. Dlatego też ta ocena finansowo-ekonomiczna jest bardzo istotna, bo ekspert zewnętrzny sprawdza, czy tą analizę finansową, którą przeprowadziliśmy dla danej inwestycji, wykazując mniejszy bądź większy dochód z tej inwestycji, określony jest poziom dofinansowania. I następnie też bardzo ważna ocena środowiskowa, czyli tutaj ekspert zewnętrzny ocenia całą procedurę postępowania oceny oddziaływania na środowisko. Czyli sprawdza, czy wszystkie dokumenty, które zostały wydane dla oceny oddziaływania na środowisko, zostały wydane w odpowiedniej kolejności, mają ten sam zakres obszarowy co nasza inwestycja i dotyczą podobnej technologii. Następnie, jeżeli przejdziemy już tą mozolną ocenę wykonalności, przechodzimy do oceny strategicznej. Tam zbiera się zespół strategiczny,
Najczęściej są to przedstawiciele powiatów i oni, znając potrzeby danego regionu oraz potrzeby województwa, sprawdzają, czy nasza inwestycja jest zgodna z politykami horyzontalnymi, czyli ze strategią województwa pomorskiego na przyszły lat. Jest sprawdzane, czy dana inwestycja jest zgodna z celami regionalnego programu operacyjnego, czyli z tymi celami, o których mówiliśmy sobie na początku. I sprawdzany jest wpływ naszej inwestycji na województwo, czyli czy w jakikolwiek sposób dana inwestycja pomaga w rozwojowi naszego województwa i mieszkańcom naszego województwa. Jeżeli pozytywnie przejdziemy na ocenę, grupa strategiczna tworzy listę projektów rekomendowanych do dofinansowania i ostatecznie instytucja zarządzająca wybiera projekty, które mogą być dofinansowane w ramach regionalnego programu operacyjnego i podpisuje z nimi umowy. Tutaj jeszcze widzę pytanie, pojawiło się, co to są polityki horyzontalne. Generalnie polityki horyzontalne są to, można ująć, że to jest strategia województwa na rozwój danego obszaru na przyszłe lata przy założeniu, tak samym jak założenie programu, że rozwój województwa będzie odbywał się przy zrównoważonym korzystaniu zasobów naturalnych, czyli nie będzie powodował degradacji tych zasobów naturalnych, które obecnie posiadamy. W momencie, kiedy podpiszemy umowę dofinansowanie, jesteśmy tak naprawdę dopiero po tej wstępnej fazie procesu inwestycyjnego, jeszcze nie dochodząc do fazy samej realizacji, czyli samej budowy. Bo zanim dojdziemy do realizacji naszej inwestycji, musimy wybrać wykonawcę. Ze względu na to, że najczęściej beneficjentem jest gmina, wybór wykonawcy musi być zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych. Istotne jest, aby tutaj działać zgodnie z trzema zasadami określonymi przez Prawo zamówień publicznych. Zasadą równego traktowania wykonawców, zasadą uczciwej konkurencji i zasadą przejrzystości. I tak jak zasada równego traktowania wykonawców jest w miarę jasna do zrozumienia i zasada przejrzystości też, nigdzie nie jest jednoznacznie zdefiniowana. Tutaj dla osób, które za bardzo nie orientują się w prawie zamówień publicznych, można powiedzieć, że zasada równego traktowania wykonawców to jest najczęściej łamana w ten sposób, że wybierając wykonawcę nie przewidujemy możliwości dopuszczenia do realizacji naszej inwestycji wykonawców zagranicznych. Co z racji z tego, że my jesteśmy w Unii, powinniśmy czynić. Jeżeli chodzi o zasadę przejrzystości, zasada mówi o tym, że każda strona postępowania, czyli każda osoba biorąca udział w ubieganiu się o możliwość realizacji danej inwestycji, musi być dopuszczona do wszystkich informacji związanych z procedurą wyłaniania wykonawcy. W momencie, kiedy wyłonimy już tego wykonawcę zgodnie z trzema obowiązującymi zasadami, bardzo ważne jest, aby w umowie, którą podpisujemy z wykonawcą, określić ramy czasowe i finansowe dla naszej inwestycji, przyporządkować ryzyka, czyli równo obciążyć ryzykiem zarówno nas jako wykonawców, jak i inwestora oraz określić warunki reakcji na inwestycje kanalizacyjne są inwestycjami liniowymi, gdzie wiele rzeczy trzeba przewidzieć w czasami wieloletnim okresie czasu i bardzo ciężko przewidzieć inwestycje, czy zaprojektować tą inwestycję w ten sposób, żeby nie dokonywać żadnych zmian. Dlatego jeżeli w umowie z wykonawcą nie przewidzimy procedur związanych ze zmianą w danym zakresie prac, czyli możliwość aneksowania umowy, możliwość
przedłużenia terminu zakończenia prac, wtedy jakby zabieramy sobie możliwość realizacji inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych, zgodnie z prawem budowlanym i w ten sposób ryzykujemy tym, że albo w ogóle nie dostaniemy dofinansowania na realizację naszej inwestycji, albo będziemy musieli zwracać pieniądze wraz z odsetkami z tytułu złamania któregoś z powyżej wymienionych praw. Jeżeli już podpiszemy umowę z wykonawcą, możemy przystąpić do realizacji. Tutaj prócz tych wszystkich aspektów związanych z realizacją inwestycji bezpośrednio na budowie, musimy jeszcze pamiętać o tym, że chcąc ubiegać się o dofinansowanie, znaczy ubiegać, już jakby podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, ale umowa o dofinansowanie narzuca na nas obowiązek, że musimy regularnie, nie rzadziej niż co 3 miesiące, rozliczyć się z realizacji oraz przedstawić sprawozdawczość z postępu robót budowlanych. Czyli nie rzadziej co 3 miesiące musimy informować Departament Programów Regionalnych, czy instytucję zarządzającą, o tym, jak przebiegają nasze prace, jakie nakłady finansowe już ponieśliśmy. I jeżeli mamy zrealizowane jakieś faktury, to wtedy musimy je przedstawić do refundacji. Tak samo tutaj musimy bardzo pilnować określonych terminów zakończenia inwestycji. W umowie o dofinansowanie, oprócz tego, że pokazujemy, co chcemy zrobić, jaki chcemy osiągnąć rezultat, musimy też określić, jaki przewidujemy termin rzeczowego, finansowego zakończenia. Jeżeli przewidujemy, że w naszej inwestycji musimy dokonać jakichś zmian i przesunięć czasowych, wtedy też na bieżąco informujemy instytucję zarządzającą i prosimy o sporządzenie aneksu do umowy o dofinansowaniu. Jeżeli zakończymy naszą inwestycję, to znaczy otrzymamy protokół odbioru robót, to musimy pamiętać, że to jeszcze nie jest zakończenie realizacji inwestycji w ramach projektu. Umowa o dofinansowanie narzuca na nas obowiązek zachowania trwałości projektu. Trwałość projektu to jest jakby niemożliwość dokonania większych modyfikacji w produkcie i w rezultatach, jakie założyliśmy. Najczęściej w projektach kanalizacyjnych naszym produktem jest długość sieci kanalizacyjnej, jakie budujemy w ramach danej inwestycji, natomiast rezultatem no to ilość osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. I dla takich projektów trwałość projektu oznacza, że przez 5 lat nie możemy zmienić tych sieci kanalizacyjnych, ani nie możemy zwiększyć, zmniejszyć ilości osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Ale co to znaczy 5 lat od zakończenia projektu? Za datę zakończenia projektu, za datę zakończenia realizacji projektu uznajemy moment, gdzie dokonaliśmy ostatecznego liczenia z instytucją zarządzającą. Czyli podczas realizacji naszej inwestycji 3 miesiące cząstkową sprawozdawczość z postępu prac. Składamy cząstkowe wnioski o płatność na podstawie zapłaconych faktur. Natomiast w momencie, kiedy już dochodzi do odbioru inwestycji, wtedy składamy końcowy wniosek o płatność. Składamy końcową sprawozdawczość z realizacji naszej inwestycji. I w momencie, kiedy następuje ostateczna refundacja ostatnich płatności i nasz projekt przejdzie pozytywnie kontrolę ze strony instytucji zarządzającej, czyli zostanie ostatecznie skontrolowany, że cała realizacja była zgodna z prawem zamówień publicznych, z prawem budowlanym i z prawem środowiskowym, wtedy też możemy uznać, że nasz projekt został zakończony i od tego czasu przez 5 lat nie możemy dokonać większych modyfikacji.
Czyli jak widzimy, nasza inwestycja nie kończy się w dniu podpisania protokołu, ale jeszcze musimy wykonać dużo formalnej pracy i dopilnować, aby ten projekt rzeczywiście działał na założonych warunkach przez przynajmniej 5 lat. W związku z tym, że inwestycja jest długa i zasady przyznawania środków unijnych wcale nie są proste, oprócz tego musimy jeszcze działać zgodnie z prawem, krajowym i z prawem unijnym, często popełniamy błędy. Najczęściej popełnianym błędem jest złe oszacowanie zakresu naszej inwestycji. Niestety pokutuje to tym, że najczęściej decyzja o tym inwestować, że chcemy realizować budowę kanalizacji, wynika nie z tytułu tego, że takie są potrzeby regionu, tylko z tytułu tego, że jest ogłoszony konkurs. I zbyt szybko próbujemy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Tam musimy pokazać mniej więcej lokalizację naszej inwestycji. Później tak samo naszą lokalizację inwestycji musimy pokazać w pozostałych dokumentach. I często w gminach nie ma odpowiedniego zasobu ludzkiego, czy nie ma wykwalifikowanej kadry, która by zajmowała się tylko i wyłącznie zarządzaniem projektów, bądź ta kadra jest, ale ma zbyt dużo obowiązków innych związanych z działalnością gminy i w ten sposób po prostu nie starcza im czasu, aby zająć się tylko i wyłącznie tym projektem, który ma dużego nakładu pracy. Duże też problemy wynikają z niespójności prawa unijnego i prawa krajowego oraz z tym, że są ciągłe zmiany i aktualizacje ustaw, za którymi jest często po prostu nadążyć. I chyba taki największy problem, albo po prostu problem często spotykany, związany jest z tym, że umowy z wykonawcami są niewłaściwie przygotowane, czyli właśnie nie są, jak w umowach beneficjenci nie przewidują tego, że w projektach mogą nastąpić zmiany i nie przewidują możliwości aneksowania tych umów. I największy problem chyba jest taki, że ani beneficjenci, ani wykonawcy nie czytają umów. I później, jak dochodzi do jakiejś rozbieżności między rzeczywistą realizacją, a tym, co było w projekcie budowlanym, wtedy zaczynają się problemy i no niestety często wykonawcy powołują inwestorów do sądu i są nieprzyjemne sytuacje z tych praw sądowych. Trzeba mieć świadomość tego, że na każdym etapie realizacji inwestycji, dotykając poszczególnych aspektów problemu, wiąże się ryzyko, że albo zostaną na nas narzucone kary umowne na końcowej kontroli, czyli końcowa kontrola w momencie, kiedy zrobimy projekt, zobaczy, że są jakieś odstępstwa od prawa zamówień publicznych, może nałożyć na nasz projekt pewne korekty finansowe, czyli nie zabiera nam całego dofinansowania, ale na podstawie odpowiedniej tabeli wykroczeń z tytułu prawa zamówień publicznych narzucone są pewne kary finansowe. Albo jeżeli błędy w realizacji inwestycji są zbyt duże i odstępstwa od panującego prawa unijnego czy krajowego jest zbyt duże, wtedy grozi nam zwrot dofinansowania wraz z odsetkami. No i na koniec, żeby tak nie straszyć, zobaczymy, jakie projekty udało już nam się zrealizować. Jednak są też dobre przykłady i są projekty, które są realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj może projekt nie jest z branży kanalizacyjnej, ale ochrony środowiska, jeden z większych projektów, który udało nam się zrealizować przy ogłoszonych konkursów, to budowa zakładu zagospodarowania odpadów w miejscowości Dwór w gminie Chońce. I projekt zakładał budowę sortowni, budowę kompostowni odpadów.
Koszt inwestycji to około 46 milionów, z czego dofinansowanie z EFR-u, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego z Funduszy Europejskich, wynosiło około 15 milionów złotych. Tutaj następny przykład, też tak bardziej projektu środowiskowego, to ale też jeden z droższych projektów, które są w tej chwili już na zakończeniu realizacji, to odbudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz budowa obiegów małej retencji na obszarze Pobrzeża Kaszubskiego. Jak widać, projekt dostał dofinansowanie około 10 milionów złotych. Może przejdźmy jeszcze do projektu kanalizacyjnego. Tutaj jest przykład projektu rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Nowy Dwór. Projekt 9 milionów złotych. Zakłada budowanie sieci kanalizacyjnej około 30 km, podłużenie 1300 osób. I jest to projekt, który też na dniach ma się zakończyć. Tutaj widzę, jest tak, jakieś pytanie. Dotyczące poprzedniego slajdu, ja pozwolę sobie przełączyć. Dobrze. Do tej tematyki pani Dorota pyta, czy projektów przeciwpowodziowych było na Pomorzu Gdańskim więcej? Czy naszym ekspertom się nasuwają jakieś takie projekty tego rodzaju? Czy było na Pomorzu? Znaczy, z tego co wiem, to w ramach programu to był jedyny projekt przeciwowy. Pani Dorota, w zasadzie te projekty dotyczyły jednak spraw związanych z kanalizacją, niekoniecznie z melioracją. Natomiast tutaj jeszcze mam pytanie, czy ja byś się złe zarządzanie projektem? Jeżeli chodzi o złe zarządzanie projektem, to chyba największy problem jest taki, że jest przewidziana zbyt mała ilość osób do realizacji projektów dofinansowanych z Unii, bo tutaj jakby realizacja tych projektów nie skupia się tylko i wyłącznie na tym, że wyłaniamy wykonawcę, wchodzimy na budowę i później musimy daną inwestycję odebrać. Tu też jest tak, że musimy wykonywać wiele prac związanych z tą sprawozdawczością i z informowaniem instytucji zarządzającej o tym, jak dana inwestycja przebiega. Czyli co 3 miesiące należy wykonywać sprawozdania, należy wnioski rozliczać, należy dopilnować, aby wszystko było zgodnie z zasadami opisanymi przez program, bo często wymaga znajomości zarówno prawa zamówień publicznych, prawa środowiskowego, prawa pozwolenia na budowę i trudno, żeby jedna osoba była w stanie w tym wszystkim się sprawnie poruszać. A niestety najczęściej jest tak, że przy realizacji inwestycji w gminach wyznaczone są jedna góra, dwie osoby do, kolokwialnie ujmując, ogarnięcia całego tematu. No i z tego chyba są największe problemy. Przejdźmy jeszcze do ostatniego projektu, który jest też takim dużym projektem, chyba największym, który został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To modernizacja, rozbudowa systemu wodno-ściekowego gminy w miasto Krynica Morska. Tam projekt przewiduje, prócz budowy samej sieci kanalizacyjnej, przewiduje likwidację oczyszczalni ścieków w jednej miejscowości, przerzucenie odbioru ścieków z miejscowości Piaski do Krynicy Morskiej, wybudowanie stacji uzdatniania wody i jeszcze w okazji wybudowanie zbiorników wodnych, które mają uzdatnić wodę, aby była, żeby woda miała parametry odpowiednie do tego, żeby nadawała się do picia. Więc jak widać, projekt jest bardzo drogi, 37 milionów, z czego około 20 milionów będzie samego dofinansowania z funduszy europejskich. Ja dziękuję za uwagę, jeżeli chodzi o prezentację. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania są, albo jakieś mi umknęło w międzyczasie. Nie, zdaje się, że wszystkie zaraz odpowiedź, także bardzo dziękuję.
za prezentację i za ten, za tą aktywną odpowiedzi na nasze pytania. Przypomnę, że naszym gościem była pani Maja Remizowicz z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Dziękuję pani raz jeszcze. Dziękuję także państwu za aktywność. Przypomnę, że wszelkie materiały, to znaczy prezentację multimedialną, a w ciągu najbliższych dni także zapis wideo naszego webinarium znajdą państwo na naszej stronie internetowej www.dotacje.naszemiasto.pl. Kolejne seminarium już w czwartek, 20 października o godzinie 11. To będą kluczowe zasady wydatkowania i rozliczania środków oraz wnioski o płatność w ramach programu operacyjnego Województwa Śląskiego. Dziękuję pani. Dziękuję państwu Dziękuję. Raz jeszcze. Zapraszam na kolejne webinarium. Czego się z państwem Paweł Kaliński z Polska.